It's not easy, you know. I can tell about first half. This half was quiet control from our side. To nie będzie proste podsumować to spotkanie. Mogę powiedzieć o pierwszej połowie, że była dość pod kontrolą, jeżeli chodzi o naszą stronę. And I think it was a decent performance for first 45 minutes. To był przyzwoity występ przez pierwsze 45 minut. Second half we lost control, especially with the ball, and we have 20 minutes where we really struggle. W drugiej połowie straciliśmy kontrolę nad piłką, no i przez 20 minut naprawdę cierpiliśmy. And we are very disappointed with especially three conceded goals that we both work and talk a lot about to stop with. Przede wszystkim jesteśmy smutni, niezadowoleni z tego, że straciliśmy aż 3 gole, bo to właśnie o tym rozmawialiśmy i nad tym pracowaliśmy, by tracić jak najmniej goli. And of course this disappointed that we everyone feel is something also that will be stronger when you lose 2 points so late in the game. Jesteśmy zawiedzeni, bo każdy z nas czuł, że można było coś więcej wyciągnąć, a straciliśmy 2 punkty w ostatnim momencie meczu. So my conclusion is that we are very disappointed both with the performance during 90 minutes and the 1 point. So we need to be better next game. Jesteśmy, podsumowując, zawiedzeni wynikiem oraz tym, że zdobyliśmy tylko 1 punkt, no i od następnego meczu musimy być lepsi. Myślę, że zacznę od początku, od tego, jak weszliśmy w mecz. Myślę, że było to niezłe wejście. Te pierwsze kilkanaście minut staliśmy wysoko, wychodziliśmy na wysoki pressing, to też czego chcieliśmy. Natomiast później, po tej bramce straconej, mam wrażenie, że zbyt głęboko się cofnęliśmy, gdzieś zabrakło nam takiej inicjatywy, tego, żeby wziąć grę mocno na siebie. To, co właśnie wystąpiło w drugiej połowie, już od początku drugiej połowy, kiedy w przerwie na to mocno zwróciliśmy uwagę, żeby była większa pewność grania do przodu, żeby było granie między strefami, żeby przyspieszać grę, żeby tworzyć te akcje, bo dzisiaj pogoń też nam na to pozwalała, bo to, co powiedziałem, w drugiej połowie my swoją grą też powodowaliśmy, że zdobywaliśmy tą przestrzeń. I z jednej strony, to co powiedziałem też w szatni, jest radość taka umiarkowana, bo zremisowaliśmy w ostatniej sekundzie, a z drugiej strony jest, myślę, duży niedosyt, bo to my byliśmy bliżsi jednak strzelania większej ilości bramek, przynajmniej chyba 2 poprzeczki, 1 słupek, jedna też jeszcze taka bardzo dobra sytuacja, tak, szoty, który nie trafił w bramkę. Więc patrząc z perspektywy sytuacji, bo to jest kluczowe w piłce nożnej, no to mieliśmy zdecydowanie więcej. Ale z drugiej strony trzeba bardzo docenić nasz zespół za to, że pokazał charakter, że trzykrotnie przegrywaliśmy i potrafiliśmy trzykrotnie odrabiać straty. Więc to też na pewno na pozytyw. Pierwszy mecz, przyjmujemy ten punkt i pracujemy dalej, żeby dobrze przygotować się do już kolejnego spotkania, które w piątek. Dzięki.